Witam Was bardzo serdecznie przy mikrofonie, co to jest kolejny odcinek z serii Reverb 3D. Tak jak zresztą słyszeli teraz, normalnie dźwięk brzmi, normalny mikrofon, tak żeby nikt nie mówił, że jest coś źle nie tak. Wszystko działa normalnie, nie wszystko dobrze. Więc te trzy części mogą być i tak nagrane i zobaczy się, co z tego potem wyjdzie. Więc tak, korzystam z programu oficjalnego od Windowsa do nagrywania gier. Nowość, zobaczymy jak wyjdzie, nie wiem, nigdy to nie używałem, zobaczy się. Więc tak, minuta już minęła nagrania na zbędne gadanie. Więc może w końcu zajmiemy się tym pięknym samolotem i uruchomimy baterię. Lecimy dzisiaj z Warszawy Eko Papa Whisky Alfa do Poznania Eko Papa Papa Oscar. Jako mój lot przed symulatorem oryginalnym Boeinga, wy to już widzicie po tym jak byłem w tym symulatorze. Ja myślę, że relacja jeszcze z tego też powinna być na tym kanale. Więc polecam oczywiście zasubskrybować oraz zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Więc nie przedłużając, przejdźmy do naszego komputera pokładowego. I tak wpiszemy za chwilę wartości paliwa dla naszego lotu. Najpierw jeszcze sobie uruchomię sobie skan, dokąd lecimy, do wysokości FL290. Nie wiem, tu pięknie wyliczy, ile paliwa potrzebujemy na ten lot. Ale jeszcze się wyliczyła, dość szczęśliwie. No i od razu samolot staje się lżejszy. Więc tak, podłączmy sobie ziemny prąd. No nie widać, budka stoi, się podłączyło, wszystko pięknie, ładnie. Tam zostaje chyba z tego co widzę, jakoś nie lata o tej porze, kiedy to nagrywam. No niestety. No i już podłączyliśmy sobie prąd ziemi, do sobie tu włączymy ten magiczny przycisk Grand Power. Włączymy sobie Emergency Lights i uruchomimy APU i jedną pompę paliwa. I czekamy aż APU się uruchomi. Ile to może zająć? I w momencie sobie włączymy blitz od silników, bo ich nie będziemy już potrzebować póki co. Jeszcze silników nie uruchomiliśmy i sterownik dajemy na pozycję środkową. Jak widać, ciśnienie w APU już tam rośnie pomału. Teraz jeszcze trzeba poczekać, że się ustabilizuje gdzieś w tym miejscu. Będziemy mogli przejść na zasilanie z APU. A w tym czasie będę do tych drugim monitorku. Mam nadzieję, że ten monitorek to widać, bo mówię nowy program. No nie wiem, jak to się zachowa. I wchodzimy w payloads i sobie czytujemy, ilu pasażerów weźmiemy na pokład. No można uznać, że nie wiem, weźmiemy 140 pasażerów na klasę normalną, tą drugą, nie wiem, czterech w pierwszej klasie. Dobrze, i to sobie zostawmy. Otwórzmy wszystkie wejścia oraz luki bagażowe.
Jakby tej schody się wysuwają, żeby nie było, no. A w tym czasie nasze APU się uruchomiło, więc uruchomimy APU, zasilanie z APU. I w tym momencie Grand Power możemy wyłączyć i odblokować sobie kółka, bo to już nam się nie przyda. Więc tak, przejdźmy może do następnej rzeczy uruchomienia. Nasze iOS-y trzeba ustawić na Navigate i poczekać, aż to się przyłączy na zielono, na Align. Dobrze, świeci się. Już to nastąpi, sobie to schowamy. Uruchomimy sobie JavaDumper, który jest tutaj. Idealnie. Następnie uruchommy światełko, żeby pasy nie było zapinane, no to też jest ważne. Window heating sobie też uruchomimy. I elektryczne pompy też sobie uruchomimy. I faksy dajemy na auto. Jak już wykonamy te wszystkie czynności, możemy przejść do oprogramowania naszego APU. No i jako, że latamy na VATSIM, czyli na wirtualnej kontroli ruchu lotniczego, trzeba się przyłączyć na Unicom. My nie mamy żadnej kontroli, więc też i dlatego to zrobimy. Ok, się przyłączyło. Czyli przechodzimy do naszego komputera podkładowego, przechodzimy na pozycję. Teraz tak, tutaj oto zakładce Ref Airport wpisujemy, na jakim lotnisku jesteśmy. Podajemy również gate, na jakim stoimy. Teraz przechodzimy i wpisujemy tu najlepiej z lewego, wpisujemy tutaj na iOS-y i wtedy nasze monitorki, wtedy tutaj na tych naszych monitorkach się pojawiają wszystkie informacje, gdzie jesteśmy i co się dzieje. Więc to tak dla mojego wyjaśnienia. Dalej przejdźmy do zakładki trasa. W tym miejscu Origin wpisujemy lotnisko wylotowe, czyli na tym, na którym jesteśmy. Miejsce Destination, czyli Destu jest napisane, no nie, tak będzie, wpisujemy lotnisko, na jakie lecimy. Flight number, no, czyli numer lotu. Można sobie wpisać. No i w tym przypadku jest 2156 numer lotu. I przejdźmy na następną stronę, tu klikamy w tą zakładkę Next Page. Tu mamy wypisane skąd, dokąd lecimy pomiędzy punktami lotniczymi. I na przykład lecimy najpierw do punktu z Hoxer, następnie drogą N869 do punktu WAMP-u, a z tą drogą L980 do Massive. Jeśli już wpiszemy sobie całą drogę naszego samolotu, jaką będziemy się poruszać, klikamy sobie tu na Activate. Oczywiście cały czas tu się możecie patrzeć na ten monitorek. Wszystko ładnie już pokazane, cała trasa, jaką będziemy lecieć, tylko jeszcze nie jest aktywowany, dlatego jest taką linią przerywaną narysowaną. Kiedy klikniemy tu na Executive,
Dzień się robi różowy. No i nasza trasa staje się aktywna. Oczywiście ona jeszcze nie jest do końca, bo jeszcze nie ma tu ustawionego punktu wylotowego. Jak na przykład pas byłby ustawiony w tą stronę, no to, jak z jakim cudem taki zakręt zrobimy od razu na starcie? No nie da się. Więc przejdźmy na zakładkę Perfinit. I tu na ZFW klikamy dwa razy. Nam się tu już od razu wpisują wartości. Planowane paliwo, no to to wpisujemy na tyle, ile tam daliśmy, żeby nie było. Rezerwy mamy, już tu się patrzę. 3.8. Cost init, czyli nam mniej więcej jak ostro będziemy latać, na przykład nie wiem, wpiszemy sobie 26. I na jakiej wysokości będziemy się poruszać. No ja tu sobie wpisuję 2.90. Niech i tak będzie. I po tych wszystkich wpisach klikamy Executive. No i przechodzimy na N1 limit. Tutaj, na tej górnej wartości, gdzie tu pisze plus 15, oczywiście ta wartość może być inna, jeżeli będzie inna pogoda. Jak jest plus 15, no to do tego sobie dodajemy 20 i wpisujemy tutaj 35. Wchodzimy na zakładkę Takeoff, gdzie wpisujemy z jakimi klapami będzie wystartować i tutaj też klikamy dwa razy i wyskakuje nam wtedy, nie trzeba ustawić prymiar. Ustawiamy go na 5.30, tak jak tutaj ładnie pisze. Jest 5.29, no oczywiście te wartości nie muszą być zgodne co do jednego. Teraz przejdźmy na zakładkę Departure. Ja tu jeszcze sobie muszę parę stron uruchomić, bo czemu by nie, czemu nie zdążyłem tego zrobić przed odcinkiem, no. No zapomniało mi się, no i cóż. Można to coś zrobić teraz. Jak widziałeś, to można pojechać do Poznania, lecimy tylko my, im więcej nie leci, a jak tam Warszawka? No do Warszawy mają dwa samoloty przylecieć i trzy odlatują. Czy jednak jakiś ruch jest niby na tej Warszawie? To ciekawe. O, jest. Jeden. Też Wołynie. Jeszcze coś na nic więcej nie widzę tak. Do tego jednego, no nie wiem, czy wy też tu coś jeszcze widzicie, no nie, nie miały być trzy razem ze mną łącznie. No cóż, mając już tutaj przygotowany samolot, to właśnie do tej kładki Departure wracając, bo o tym zapomnieliśmy. Przechodzimy sobie do planera lotu. Widzę, że to jest numer 29, będziemy startować.
czekamy, że... Proszę, jesteśmy mojej drodze, żeby to wszystko było wpisać. Na 9 Solstyr 7G. No i tak jak mówiłem, pas jest stąd, bo chyba stanę będziemy startować, tak? I teraz w takim wypadku, co nam się to stało, jednak droga nie leci tak, tylko leci z tego pasa. Czego tu się spodziewać więcej? Więc przejdźmy teraz jeszcze raz zakładki Take Off, gdzie wpisujemy prędkość do startu. I na razie wszystko mamy pięknie, ładnie ustawione. W momencie, jeżeli o to chodzi, powinniśmy się zgłaszać do kontroli lotu o pozwolenie na uruchomienie silników. Niestety takowy nie ma. A więc, jeżeli o to chodzi, informujemy tylko na Unicomie o tym, że będziemy tą przemianę wykonywać. Dobrze, więc poinformowaliśmy już Unicom, oczywiście tu żadnego cięcia nie było, nawet, więc nie wiem, jak to by zrobić to cięcie. No nie było, czyli nawet jest ok. A więc, wypychanie i uruchamianie silników. I teraz tak, włączmy anti-collision lights, ogólnie teraz możemy wszystko sobie wyłączyć. Paczce dajemy na razie płci co na off. Pompy trzeba wszystkie uruchomić. I teraz zaczyna się dopiero cała akcja. Więc wypychamy. I w tym czasie zaczynamy uruchamiać silnik. Nigdy nie wiem, od którego zacząć, bo nie będzie prawy. Minę 10 minut w naszym silniku rośnie paliwo, on się rozkręca pomału. No i uruchamiamy dopływ paliwa. Jak widać, silnik się zaczyna pędzić. Kiedy jeden silnik się uruchamił, przechodzimy do uruchomienia drugiego silnika. Oni silnik, gdyż 2,5 i uruchamiamy mieszankę paliwową. Oczywiście tutaj się zatrzymamy. Teraz jak tu prędkości sobie mamy na przykład ustawić 200, tak na przykład na taką prędkość już wylotową.
Już sobie od razu ustawiłem 2.9.0, także już było do czasu ustawione. Czynniki dajemy w pozycję Continuous. Blitzy średnikowe uruchamiamy, jakby można wyłączyć. Patchy na auto. Engine Generators on. APU wyłączamy. I taxi lights uruchamiamy. Probe hit on. Oczywiście, bo czemu nie? No i teraz przejdźmy do kołowania do pasa, znaczy po tym skończymy odcinek przed startem i następny odcinek zaczniemy od czasu startowania. To będzie jak druga część tego filmu. Więc patrząc się na mapkę, wyjechaliśmy z gate'u 10, więc będziemy kołować drogami M i E do pasa 2.9. Klapy już sobie można zawczasu ustawić na 5. A tutaj się popatrzymy, czy się klapy wysuwają odpowiednio. Minąć wskazówkę idzie. Musi się na 5 wysunąć. No i jest 5. Wszystko mamy uruchomione odpowiednio. Przejdźmy do wypychania. Teraz aktualnie, no spłyncamy sobie w prawo. Dajemy trochę mocy do silników. Samolot, jak widać, skręca w prawo. Czego tu by się spodziewać? Więc wielkiego. Więc idziemy w kierunku pasa do startowania. Mam nadzieję, że teraz mój głos wam już się podoba i nikt nie będzie na to narzekał, że źle, że coś źle mówię. Że nie słychać, że nie rozumiej. To będzie się wszystko ok. Mam taką wielką nadzieję, że tak się stanie. Podczas kołowania nie należy przekraczać 20 węzłów, bo inne się otrzymać na tej linii żółtej. To mniej więcej jest linia żółta na prawie. Widać jest równe 20 węzłów, no. Więc jedziemy na dół.
O mojemu, no pasy. Lego. Idziemy tutaj jeszcze z drogą N, droga N nie interesuje. Tutaj wyjdziemy drogą M. Od razu na początek pasa startowego. Przed pasem startowym się zatrzymamy póki co. Więc na tyle w tym odcinku. Zachęcam do zobaczenia kolejnych części odcinku z Prepatch D lotów samolotem. Więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, pa pa.